ten tekst jest napisany w bardzo szczególnym językiem, takim sprzed 100 lat i dotyczy też problemów sprzed 100 lat i przedstawionych na sposób sprzed 100 lat. I moje zadanie w pracy z tym tekstem było takie, żeby znaleźć jakby przestrzeń, znaleźć miejsce dzisiaj na to, żeby on mógł zabrzmieć. Coś, co wtedy było przedstawione jako konflikt ducha i materii, jako ta walka między psychę a blacksem. Dzisiaj wydaje mi się mocno naciągane, to znaczy to ustawienie tego konfliktu i napięcia psychę-blacks dzisiaj dla mnie aż tak nie działa. Natomiast to, co mnie najbardziej w tym interesuje, to jest sama psychę i jej droga, czyli jej dążenie też za tym kimś, za tym spełnieniem swoim własnym, to, że ona nie może się w niczym spełnić. I to, że ta opera i ta muzyka i libretto prowadzą do tego, że psychę znajduje spełnienie w śmierci. To jest tak naprawdę ogólny wniosek. On jest dosyć przerażający, ale tak jest. Tytułowa psychę jest to postać wyjątkowo w moim odczuciu dramatyczna. Owszem, ma ona wiele odsłon, od bardzo skromnej, nobliwej, poprzez nawiedzoną do erotycznej. Natomiast w gruncie rzeczy jest to ta sama postać i już moją rolą jest pokazać, że to jest jej wewnętrzny rozwój. Eros i Psyche to jest libretto modernistyczne, bardzo dzisiaj brzmiące, miejscami humorystycznie. Taka właśnie podróż przez wieki, Rzym, średniowieczny klasztor, rewolucja francuska. Gdyby to próbować zilustrować, no to by nam wyszła jakaś kiczowata, straszliwie opowieść. Próbowałyśmy z Barbarą Wysocką znaleźć jakąś klamrę, jakieś przełożenie. W rezultacie zdecydowałyśmy się na plan filmowy, to znaczy włożenie naszej opowieści w taką halę wytwórni filmowej z lat 70., trochę z ducha Felliniego, z planu włoskiego kina szeroko pojętego. W muzyce Różyckiego jest coś niesamowicie filmowego, to znaczy tam są takie fragmenty, które mogłyby być ścieżką dźwiękową bardzo dobrych filmów. I muzyka tak naprawdę zainspirowała cały ten koncept. Różycki był świetnym instrumentalistą, świetnym orkiestratorem, także jest to znakomicie napisana, skomponowana opera. Opera, której orkiestra ma ogromną rolę, w której tematy muzyczne przewijają się głównie przez orkiestrę i dopiero od czasu do czasu śpiewacy przyłączają się do tematycznej, melodycznej linii. Akcja posuwa się przez tak zwany śpiewny recitatyw, gdzie to jest niby nie aria, ale nie ma zatrzymań, nie ma rozdzieleń na arie i numery. Stąd jest to jakby wartki przebieg. Co się dzieje? W głowie się mąci! Eros i Psyche jest dla mnie jedną z chyba z lepszych, jak nie jedną w ogóle z czołowych polskich oper, która moim zdaniem niesłusznie została zapomniana, ponieważ libretto jest naprawdę ponadczasowe i takie, powiedziałbym, międzynarodowe. Muzyka również jest fantastyczna. Mamy tutaj i liryczne, piękne fragmenty i dramatyczne, bardzo mocne sceny z bardzo gęstą, wagnerowską wręcz instrumentacją i mamy momenty strausowskie. Spoiwem są tematy muzyczne, bo charaktery pod innymi wcieleniami, że tak powiem, są wciąż identyfikowana przez muzyczne tematy. Stąd jest to jakby spójność idei i myśli. Wraz z pojawieniem się danego zdarzenia, danej postaci, bo nie tylko postaciom przypisane są leitmotivy, ale są leitmotivy grzechu, wyzwolenia, zniewolenia,
czy nienawiści. Te wszystkie leitmotywy się pojawiają w momencie, kiedy po raz pierwszy jest mowa o danej rzeczy. Świadczy to o wielkim talencie i wielkim kunszcie kompozytorskim Różyckiego, że potrafił jak gdyby stworzyć muzykę do pięciu bardzo różniących się od siebie obrazów. Stanowi to pewne wyzwanie również wokalne, dlatego że te postaci się bardzo różnią, również różnią się wokalnie. W szczególności akt piąty to jest muzycznie naprawdę bardzo awangardowy. Różycki, który się kształcił razem z Szymanowskim, razem z Karłowiczem, z Fittelbergiem, on był wtedy bardzo doceniany, natomiast potem to konkretnie dzieło, jedno z trzech operowych, zostało po prostu zapomniane. Więc bardzo się cieszę, że warszawska publiczność będzie mogła zobaczyć nową realizację dzieła, które kiedy powstało, czyli w latach 20. poprzedniego wieku, święciło wielkie triumfy. To jest okres, w którym również tworzył Karol Szymanowski swojego Króla Rogera choćby. I to myślę, że jest to muzyka o porównywalnym kalibrze i porównywalnych cechach. I wydaje mi się, że ta opera na równi z Królem Rogerem mogłaby być wystawiana w całym świecie.